Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej serii Zagrajmy W. Ja jestem Juno, a to jak widzicie jest Resident Evil Revelations 2, czyli dokładnie gra, którą obiecałam nagrać zaraz po Resident Evil Revelations 1. Resident Evil. Tak, ten głos brzmi zdecydowanie lepiej od mojego, a przynajmniej bardziej klimatycznie. Dobra, zaraz tutaj spróbuję wybrać nową grę. Tak, spróbuję, to dobrze powiedziane. Bo kiedyś to już przechodziłam. Ale w sumie nic nie pamiętam. Pamiętam tylko, że dwójka chyba bardziej mi się podobała niż jedynka. Chyba. No, ale co ja tam będę gadać? Wybierzemy kampanię. Mamy tak, kampanię główną. Ale mamy także dodatkowe epizody, więc nimi zajmę się oczywiście dopiero po kampanii głównej. I zaraz, jak ja tutaj... Chciałabym... Zaraz, bo mi to zaraz wczyta tamto. A ja bym chciała kompletnie nową grę zacząć. Nie, na to się nie godzę. Chwila. Moment. Zrobimy sobie tak. Zdecydowanie ogarnę, jak tu włączyć nową grę od zera i dopiero do was wrócę. Okej, poprzednio chyba też robiłam wszystko jak trzeba, więc... Bioterror. The world lives with it. You live with it. Viruses are stolen, re-engineered, misused with tragic results. And who are you supposed to trust? Politicians who sell their souls for a few votes? CEOs who betray consumers for a quick buck? Count on us instead. We're above the politics, always watching, always ready to face the threat head on. We are the unflinching mop that sops up the evils of bioterrorism and chemical warfare. They call us TerraSave. Because Terra doesn't have to end with a risk. Hey guys. Redfield. Oh, hi Claire. Hey! Hey Claire! Moira. Welcome to the club. Reporting for duty, Ms. Redfield. When do the hazing start? Cut it out. We've been friends for how long? Long enough that I'm allowed to give you shit. Psst. Claire, could you, What's up, Neil? Something's going down in Washington. Did you hear anything? What, the new virus? Come on. You know Tricella's history, right? Hello? Hey, that Barry Burton's girl? Yep, Moira started today. But you've got to be careful if you're going to mention her and her dad? Oh yeah, emotional minefield. Okay. You did your homework. What other horrible invasions of privacy have you gotten there? Hey, I gotta look out for TerraSave. We have our enemies. Anyway, good luck breaking her in. She's not a horse. Bye. Uh-oh. What'd he do this time? Fucking Barry. Every time I ask him anything, he pushes back.
I wouldn't even be here if I listened. Ta młódka wydaje się wyjątkowo charakterna. Jakoś przemówiła do mnie dziewczyna. No i właśnie, jak zwykle z grubej rury, albo raczej grubej lufy, można by rzec w tym przypadku. To chyba byłoby bardziej adekwatne zdecydowanie, co? Typowe, budzimy się, nie wiadomo gdzie, co, jak. Aha. Urwany film, jakie to powszechne. Podoba mi się, że w tych grach zawsze normalnie to oczywiście wolę Jill, ale w tych grach, nowszych Residentach w sensie, podoba mi się, że Claire nie jest taka jakaś wyidealizowana, a taka bardzo naturalna się wydaje, więc to jest ogromnym plusem. I tak, tutaj można sobie już ulepszać broń. Zaraz, ale... Dobra, nie wiem, olać. Na razie to zostawiam. Tutaj nie wejdę. To miłe, że zaczęła biegać. To nie muszę niczego wciskać, żeby biegła szybciej. Don't worry. I'm gonna get you out of there right now. Moira, are you okay? Did they hurt you? Claire! Oh, I remember. Hey, take it easy. I mean, what in a Stop moist talking. Barrel of foxes? Oh, Claire! I just wanna go home! It's okay. We're gonna get out of here. Mm-hmm. Łatwiej powiedzieć. Zrobić na pewno będzie o wiele trudniej. Nigdzie nie mogę wejść. What did we do? O, dziewczyno. Wish I could tell you. No właśnie, ale ja bym wolała się najpierw stąd wydostać. O, rany. This is so messed up. What do you think this place was? Nie wiem, czy słyszeliście o takim eksperymencie, co to prawie jak w orwellowskim świecie. Było właśnie o takim okrągłym więzieniu, gdzie wszystkich tam obserwowali. Jakoś tak mi się to skojarzyło z tym. Pewnie dlatego, że ma to taki kształt okrągły właśnie. Więc nie wiem. A jeszcze te zwłoki. No lepiej być chyba dędającymi zwłokami niż więźniem w takim wielkim obserwatorium ciutnie wyobraźni Orwella, więc no... Słyszycie to, co ja? Zaraz, czy tam mogę... O, nie, 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 lepiej skakać, szarżować nie będę. To jest smutne, że od razu mam cały arsenał broni i... Nie wiem, czy to jest dlatego, że już grałam, czy dlatego, że tak gra przewiduje. Is there someone else in here? No rany. Po tej ilości krwi, to ja nie wiem, bałabym się, kogo tu spotkam. Ale chwila, moment. Żebym tak niczego nie ominęła, wiecie. Co, jakieś notatki? Nie. No, Claire literatką chyba nie jest. Nie chcę tutaj nic czytać.
Mogę zajrzeć przez okienko, ale widok nie jest zbyt optymistyczny, prawda? No, znaczy nie przedstawia nam żadnych, dobrze powiedziane, optymistycznych wizji. Pięknie. Dobra, o, tu mogę zbierać różności. Wiecie, co jest irytujące? Że tutaj na przykład interakcja z szapką to E, a podniesienie amunicji to F. Pierwsze minuty gry już mnie wkurzyły. Znaczy nie tam wkurzyły, ale po prostu potem się będę... No proszę, proszę. Wielki brat patrzy, co? Ale po prostu wiem, że potem będą się mylić przy tym. Dobra, idziemy śladami krwi. Od razu ten mrok, co? Takie miłe interakcje. Gra idealna prawdopodobnie do przechodzenia we dwie osoby. Ale ja zawsze przede wszystkim gram sama. Jakoś nie wiem, nie lubię grać z kimś. Czy to w grach Lera? A tak, wręcz. Cudnie, że mam taką możliwość. Ale jaki paskudnik. Pytanie, kto mu to wszystko powijał, co? Na razie to pytanie chyba zostanie bez odpowiedzi. Dobra, dziewczyny, wstawajcie, wstawajcie. Jakby one nie mogły tego przesunąć po prostu pod innym kątem, tylko no, biedna musi to tak na prosto sunąć. W sumie pod tym też by się dało przejść. Więc zupełnie tego nie rozumiem. I co, zablokowałam sobie możliwość wejścia tam. Kolejna kamera. No, fajnie. Goni kogoś. Tak, tak, tylko ja nie odpuszczę przeszukaniu tego miejsca. Zielone zioło. Nie podoba mi się to, jak to się zwie. O. Też fajne jest to, że wreszcie widzimy, jak ona używa to, co podnosi. Aczkolwiek podnosi zioło, używa spray. Taka mała nieścisłość. O, miło. Dalej samouczek trwa. I co my tu mamy? Zamknięte. Ale sobie poradzimy. Co nie, Moira? Myślisz, że da się coś z tym zrobić, prawda? Nierealistyczna krew. Ja pierdzielę. Biedna. Did you know her? Yeah. She's with TerraSave. Why would anyone do this? Nie wiem, ale nie sądzę. I can hear the wind out there. This must be the way out. Then we need to find a way through. Nie sądzę, by była to rzecz, nad którą teraz warto się zastanawiać. Najważniejsze to jest po prostu stąd wyjść. On ma klucz, on ma klucz. No serio! Aż mi się nie chce wierzyć. Ty. No fajne tłumaczenie to jest nawet. O ptokach, nie no. Mroczne, mroczne miejsce. Nie wiadomo właściwie, czy to jakieś więzienie, psychiatryk, czy jedno i drugie. Oho. A może dom, którego właścicielem jest Jigsaw z piły, zamknięte z drugiej strony. A i tam jakoś można wejść. Tylko jak? Jeszcze nie wiem. Ale to pewnie zaraz się dowiemy. Albo i nie, będą żyć w niewiedzy.
Mam nadzieję, że będą żyć. Tak. Tak łatwo jest mi zakładać, że będą żyć, a to z tym może być różnie. Szafki na trupy, lodówki właściwie, których sprawdzić nie mogę, tego też nie. Rubin. Jakie miłe odniesienia do dawnych rezydentów. O, rany, szafir. Tak, jak mi tego brakowało w poprzedniej części. Takie właśnie wręcz trochę bezsensowne rzeczy, bo pomyślcie, rubiny i szafiry w takich miejscach. A to było w tych Aristocats. Twoje oczy są jak szafiry bodajże. Tam kot mówił do kotki paniusi. Tak, cuknie. To pewnie od tych ciał. I no, to jest urocze, jak ona się osłania, gdy do niej celujemy. Co? Czemu? Jak to nie mogę tego podnieść? Coś mi nie pasuje, wiecie? Powiem tak. To jest bardzo dziwne. Zaraz. Umiejętności? Opcje, sterowanie... Gdzie ja mam tu jakiś ekwipunek, co? Ratunek. O, to może się przydać. Trzymaj, umieść przedmiot, ale... Ale ekwipunek jakiś? Ekran łączenia, ekran statusu... A? Jakieś dziwne to wszystko. Wygląda na to, że ja już mam ten klucz. Nie wiem, czyli co, to jest związane z tym, że tę grę przechodziłam już, czy jak? Can't do this alone. No, dziwne to jest. Naprawdę tego nie rozumiem i w sumie zastanawiam się, może najlepszą opcją byłoby jakieś wywalenie zapisu czy coś, bo na razie to jest jakieś takie chore. No nic, zobaczę, jak to będzie pracowało. Nie no, mam coś takiego. A, bo takie coś. Dobra, już ogarnęłam. Fajnie, że dopiero teraz. Aha. Czyli tak, bardziej zwracać uwagę na wszelkie skrzynki, na wszystko. No, muszę sobie przypomnieć, jak się w to gra i tyle. Tak, ja i przypomnienie sobie, jak w coś grać. Nie, ja zacznę od tego, że ja nigdy w nic nie umiem grać. I prawdopodobnie do końca gry będą się z nią strasznie męczyć. Ale chyba przywykliście do tego w moich ogólnie seriach różnych. Więc no, ludziska, nic nowego. Czy tu jest coś, co mogę podnieść? Ten wielki talarek, że tak powiem. Dobra, czyli to jest mój ekwipunek, tak? Pusta butelka. Mogę odrzucić. Teraz mogę wziąć kluczyk. Cudownie.
Cholera. Ha, nie spodziewałam się w sumie tego. Amunicja pistoletowa to brzmi głupio. Dobra. Czyli uciekamy skąd przyszłyśmy, prawda? A, zamknięte z drugiej strony. Może to i lepiej. Dla naszego dobra. Dobra, Moira, uważaj na siebie, bo jak mi ktoś tam z góry nadbiegnie, to też będzie problem. Tak, ty mnie pytaj. No i czuję, że komitet powitalny już się zebrał. No dobra, unik. Będą pamiętać. Znaczy, nie będą, ale wolę to powiedzieć. Ciała. I ktoś sobie idzie. Cudownie. Jakie to jest wszystko napawające optymizmem, tak? Taka gra... bardzo optymistyczna. Niby mogłabym po amunicję wrócić, ale po co? Headshotik. Nic nie ukryłeś. Nieładnie to tak witać gości i nic dla nich nie mieć. A marsz przydarł. Nie no, po amunicję nie chce mi się wracać. Wiem, że chyba powinnam, ale... wiecie, jak mam często wolę przechodzić na szybcika, żeby tylko, wiecie, w jakimś miejscu na długo nie utknąć. Walka nożem jest chyba mało odpowiedzialna w moim przypadku, więc użyjmy klucz. Wstaniesz? Czy to... nie, nie masz zamiaru wstawać. No i dobrze, nie przejmuj się nami. Fajne rozwalanie skrzyneczek. You need a gun too, Moira. No, I really, really don't. Sorry. Co? I don't need firearms. Not after what happened. Shit, I'm sorry. I forgot. Maybe we can find tak something w ogóle else. Nie żeby coś, ale No, I'll just be on flashlight duty or something. It's fine. A, to nią podniesiemy. Nie. I think there's something shiny there, but I can't make it out. Let me hit it with the flashlight. Fajne to jest. W sensie te elementy współpracy, tak? Nice. Blunt weapon. I can do blunt weapons. Dobra, też. To też jest bardzo fajne. Broń biała w Resident Evil i to tak na konkretnie, a nie jakiś nożyk. O, takie rzeczy. Nie no, ja po prostu uwielbiam granie Moirą. No ale... Nie jesteśmy same. Znaczy... Claire? You saw that, no spokojnie. To nie jest nawiedzony jakiś budynek. To nie horror tego typu. Niestety. Zaraz, jak się zmieniało postacie? Cholera, przeładowałam, a nie chciałam tego zrobić. Znowu muszę zerknąć, przepraszam bardzo, na sterowanie. Klawiatura, szczegóły. No bo chyba można zmieniać postać, którą się gra, prawda? Tak do czegoś. Działanie, szukanie, działanie. Tak, dobra, to... czemu mi to tak jakoś niespecjalnie... O, już teraz. Spokojnie. I co? Wchodzimy. Jest zapis. To myślę, że tyle wystarczy, tak? Emocje trzeba dozować przyjemności, także więc na razie trzymajcie się, cześć.